który zaproponowałam, chociaż on jest taki może nie do końca jasny, ponieważ jest to temat orientacja, orientacje socjologiczne w pedagogice w świetle perspektywy personalistycznej. I nie będę też się zatrzymywała, bo myślę, że tutaj bardzo wielu referentów ten temat zgłębi, więc już nie będę się zatrzymywała na pedagogice ogólnej, tylko spróbuję spojrzeć troszkę z boku, szukając tej perspektywy na orientacje aksjologiczne pedagogiki. Oczywiście one gdzieś tam będą zahaczały o tę tematykę statusu naukowego pedagogiki, ale to nie on będzie głównym przedmiotem moich zainteresowań. Dlatego od razu chcę nawiązać do sposobu rozumienia pedagogiki, jaki zaproponował w ostatniej swojej pracy ksiądz profesor Marian Nowak. I nie tylko do definicji, bo nie o to tutaj chodzi, tylko do takiego sformułowania, które też przywołał, ale które jest mi również bardzo bliskie, że pedagogika nie tylko powinna być nauką o wychowaniu, a taką jest, to jest w gruncie rzeczy jej istota, ale powinna być również nauką dla wychowania. I to dla wychowania sprawia, że spróbuję omówić to dla wychowania w kontekście orientacji aksjologicznych z wyborem perspektywy personalistycznej, która jest wyborem i która jest w rozmowach o orientacjach aksjologicznych zrozumiała o tyle, że nie ma tutaj wyborów i decyzji jedynie słusznych, właściwych. To już jest kwestia rozmowy, dyskusji, wzajemnego argumentowania, co nie znaczy, że przyjmowania dowolności. Myślę, że nie trzeba już na ten temat niczego mówić, ponieważ wynika to ze statusu wartości jako takich. Swoje wystąpienie chciałam podzielić na takie zasadnicze fragmenty, to znaczy krótkie uzasadnienie, potem wyjaśnienie głównych pojęć, którymi chcę się posługiwać i wreszcie wnioski, które wynikają. Przy czym to uzasadnienie z jednej strony obejmuje taką bardzo krótką diagnozę, z drugiej strony moje tezy jako odpowiedzi na tę diagnozę i potem przedstawienie głównych pojęć tego tematu. To krótkie uzasadnienie. Po pierwsze jest wstępną diagnozą, że pedagogika w znaczeniu nauki o wychowaniu i jako właśnie tej nauki dla wychowania na razie być może w sytuacjach wyjątkowych, jakichś jednostkowych tak nie jest, przepraszam za uogólnienie, ale generalnie nie bardzo sobie radzi z tymi problemami wychowawczymi, z którymi mamy dzisiaj do czynienia społecznie i które są stwierdzane przez różne dyscypliny w oparciu o badania, o wyniki dość pesymistyczne. Ja nie będę wszystkich tych słabości wymieniać, ale chcę tylko wskazać na trzy takie zasadnicze dylematy. Ktoś powie, że ja się specjalizuję w dylematach wiele lat temu. Napisałam taki tekst o dylematach wychowania, który okazuje się jakoś tam krąży nadal i ja sama jestem tym często zaskoczona, ale czytając ten tekst stwierdzam, że niewiele się zmieniło, aczkolwiek upłynęło bardzo wiele czasu. Z tych dylematów wybrałam te, które wiążą się z problematyką aksjologiczną w sposób szczególny. Mianowicie pierwszy z nich to jest dylemat dzisiaj, czy wychowywać człowieka, który jest zorientowany najogólniej rzecz biorąc na wartości pragmatyczne, na utylitaryzm jako sposób myślenia i z tym związane wartości, z pełną świadomością, że to prowadzi do wychowywania jednostki dość bezwzględnej, zmierzającej do sukcesu bez względu na koszty, niezależnie od tego, z jakimi relacjami społecznymi to się wiąże. Czy też wychowywać człowieka ideowego, który kieruje się tej przedrostkiej hierarchii wartościami wyższymi, ale który w dzisiejszym wyścigu do sukcesu jest zdecydowanie oceniany jako słabszy, jako dość naiwny i w gruncie rzeczy w dużym stopniu myślący utopijnie. I to jest dylemat zarówno instytucji, jak
praktycznie funkcjonujący w obiegu nieformalnych działań wychowawczych. I dylemat, gdzie właściwie trudno powiedzieć, jakie są odpowiedzi, ponieważ nie ma na ten temat debaty. Jeśli nie ma debaty, no to też trudno mówić o jakichś świadomych w tej dziedzinie sporach. Założenie jest trochę takie, że rzeczywistość sama rozwiąże te dylematy, tylko trzeba cierpliwie przetrwać momenty krytyczne. No i jesteśmy w tej chwili w tym momencie trwania z nadzieją, że to trwanie za nas rozwiąże. Mówię o społeczeństwie i mówię o pedagogach. Drugi dylemat to jest kwestia decyzji, czy kierować się jakimiś wartościami, które dadzą w efekcie normy i reguły stabilne, oparte na powinnościach, czy też na normach negocjowanych, które sprawią, że będą wynikały z konkretnych sytuacji społeczno-kulturowych i będą im służyły. Co oczywiście i po jednej, i po drugiej stronie, zależnie od tutaj założeń związanych i z założeniami filozoficznymi, i dotyczącymi funkcjonowania społeczeństwa. Argumentacja jest bardzo różna, ale również nie toczy się żadna debata. Można powiedzieć, że to jest taki spór, który się toczy podskórnie i który dotyczy ludzi, którzy chcą się zacząć zastanawiać nad tym, co się dzieje, a nie wszyscy się na to decydują, żeby taką refleksję rozpocząć. I wreszcie trzeci dylemat to jest, czy wychowywać człowieka, który będzie funkcjonował dobrze socjalizowany i dobrze zaadaptowany do sytuacji, gdzie w gruncie rzeczy jest manipulowanym przedmiotem rynku. I to jest ten konsument w bardzo różnych znaczeniach, który jest poddany bardzo silnej presji i którego funkcjonowanie na rynku, czy to w roli konsumenta, czy w roli producenta, nie mówię o roli odrzutu, o którym mówi Bauman, najbezpieczniej jest go do jakichś z tych ról przygotować, ponieważ wychowawczo to jest rzeczywistość, na którą i tak jesteśmy skazani, czy też wychowywać raczej autonomiczny podmiot, tylko wtedy jest to pytanie, co to znaczy i czy to znaczy, że to jest silna indywidualność, która nie poddaje się wpływom zewnętrznym, ale która narażona jest na bardzo szybkie efekty w wymiarze egocentryzmu i egoizmu, który sprawia, że funkcjonowanie społeczne staje się właśnie taką trochę życzeniową utopią. To są te dylematy, które nam towarzyszą, na które trudno powiedzieć, czy jest odpowiedź, czy pedagogika daje odpowiedź, ponieważ w niewielkim stopniu je w ogóle tutaj mówię. I stąd takie moje bardzo ogólne tezy. Pierwsza właśnie taka, że te dylematy nie są artykułowane. I nie są artykułowane ze względu na poczucie bezpieczeństwa środowiska. To znaczy one tak bardzo grożą konfliktem i tak bardzo wydają się zideologizowane, że bezpiecznie jest na razie je przeczekać. Drugą tezą to jest, już idąc troszkę bardziej w głąb przyczyny dylematów już samych, nie podejmowania, to jest kwestia braku decyzji na jakąś koncepcję człowieka, która by towarzyszyła działaniom pedagogicznym. Jakąś, ja nie mówię o jakiejś określonej, ale takiej, która byłaby na tyle wewnętrznie spójna, żeby nadawała się do wymiany argumentów, do jakiejś dyskusji merytorycznej, nie tylko do dyskursu, ale jakby krok dalej jednak do pewnych działań, które mają charakter działań społecznych. I kolejny krok już w stronę tych wartości, że nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z rozmową o wartościach i z decyzją, żeby wartości wprowadzać w działania wychowawcze, ponieważ to one są kluczem do rozstrzygania wszelkich dylematów, to funkcjonują głównie na poziomie sposobu ich poznawania na drodze emocji. W związku z tym, jak długo emocje da się podtrzymywać, tak długo te działania są efektywne. Natomiast ponieważ z natury rzeczy one gasną szybko, wobec tego teza pedagogiczna jest taka, że wychowankowie tego nie czują, rodzice też tego nie czują, już nie mówię o instytucjach pedagogicznych. Wobec tego nie ma co udawać, że ta ideologia ma szansę na przełożenia praktyczne.
Więc mamy tu do czynienia z bardzo określoną koncepcją wartości, niezależnie od tego, jakie to są wartości. Ale to jest kwestia sposobu ich istnienia, sposobu ich poznawania, który milcząco jest zakładany. I wreszcie to, co jest najbliższe mojemu tematowi, to znaczy decyzja na wybór ewentualnie koncepcji osobowej i myślenia w kategoriach osoby. Gdzie jest to przykład wyboru koncepcji przy tak różnych interpretacjach, że w pewnym momencie zaczynamy mieć do czynienia z interpretacją dowolną i z dyskusją, w której używa się tych samych słów, tych samych pojęć, natomiast myśli się o zupełnie czy innym. I stąd porozumienie staje się właściwie wyrazem dobrej woli, a nie merytorycznego, wzajemnego zrozumienia argumentacji. Tak wyglądałby zarys tych tez, które bym chciała przedstawić, których oczywiście nie rozwinę, bo każdą z nich można by tutaj bardzo długo ciągnąć i pokazywać jej podstawy. Wobec tego przejdę do głównych pojęć, jakimi posługiwałam się, wybierając temat. Jeśli chodzi o orientację aksjologiczną wszelkiego działania, to przyjmuję, że są to wartości przywoływane programowo, wyznaczające normy, które obowiązują w danym działaniu, które są realizowane w praktyce, które są uświadamiane przez uczestników działań, obecne w ich wytworach, co nie znaczy, że za każdym razem to jest i. To może być któryś z tych elementów. To również jest hierarchia i lub kryteria porządkowania tychże wartości. I wreszcie założenia dotyczące wartościowania i jego kryteriów. To określam orientacją aksjologiczną wszelkiego działania. Czyli któryś z tych elementów lub ich kombinacja. Spójność orientacji obejmowałaby wszystkie te elementy i wewnętrzną ich zgodność, a na dodatek wyprowadzenie z jakichś jednoznacznych założeń. Jeśli chodzi o orientacje aksjologiczne w pedagogice, na razie mówmy orientacje, ja potem się z tego wytłumaczę, to mam tutaj na uwadze z jednej strony, to są orientacje, które mają związek z poszczególnymi nurtami w pedagogice i ze sposobami ich uprawiania. To jest ta dyskusja, w której w tej chwili uczestniczymy, czy też jeszcze nie uczestniczymy, tylko uczestniczymy w takim około merytorycznym sporze na temat charakteru nauk pedagogicznych, jako społecznych, humanistycznych lub wieloobszarowych. I to jest ta rozmowa, w której oczywiście, jeśli przyjmujemy wartościowanie, to eliminowanie wymiaru humanistycznego jest co najmniej bardzo trudne. Chociaż niektórym się to udaje przez to interpretowanie. To znaczy, trzeba wiedzieć, jak zinterpretować, żeby się wszystko zmieściło. I to jest to niebezpieczeństwo dzisiejszego języka, który służy do dużym stopniu do manipulacji i wszyscy już się do tego przyzwyczaili, że jeśli się chce tutaj o czymś przekonać, to po prostu trzeba trochę zmienić język i potraktować go kreatywnie. Wtedy efekty mogą być merytorycznie również bardziej pożądane. No i tutaj ja przyjmuję, ponieważ idę w stronę tej orientacji aksjologicznej widzianej personalistycznie, to jednak widzę ten sposób myślenia o pedagogice i tutaj tylko taki na chwilę zatrzymanie, gdzie mówi się z jednej strony, jeśli patrzymy na dalszą tradycję, dłuższą tradycję, to na takie myślenie Kunowskiego, gdzie łączy się jednak pedagogikę widzianą empirycznie, opisowo i jednocześnie myśląc o niej jako nauce normatywnej i twierdząc, że wszystkie te odmiany są potrzebne, również te eksperymentalne, ale także w takim duchu jak myśli Kotłowski, który też bardzo silnie to podkreślał, że mówiąc o pedagogice, trzeba cały czas myśleć o wszystkich kolejnych trzech wymiarach, czyli właśnie o tych założeniach filozoficznych i aksjologicznych, o całej stronie empirycznej i wreszcie o sztuce wychowania, czyli o konkretnych działaniach. Więc tak bym to widziała i dlatego takie rozdzielanie, myślę, że przynajmniej z tej perspektywy, o której ja tutaj mówię, byłoby trudne. W każdym razie orientacje w pedagogice to byłyby orientacje co do statusu, charakteru i właśnie w tym przypadku wielowymiarowości, ale także orientacje w pedagogiach, czyli pedagogika jest tą nauką, która powinna pokazywać poszczególne pedagogie ze względu na to, jaki w nich
ten cały jest aksjologiczna, ta zawartość, o której wspominałam. I to chodzi o pedagogię zarówno deklarowane w postaci programów, zasad, reguł, ale również realizowane. Ponieważ to obejmuje w znacznym stopniu pewne mechanizmy przekazu wartości, które są uruchamiane i postawy tych, którzy to robią, którzy uczestniczą w tym przekazie wartości, zarówno po stronie nadawców, jak i odbiorców, jak tych, którzy pośredniczą. Więc to dotyczyłoby orientacji, która jest realizowana w pedagogiach i wreszcie orientacji, która jest realizowana w konkretnych technicznych działaniach, wyjętych z całych, z jakichś pełni rozumianych pedagogii i składających się na konkretne praktyki wychowawcze. Natomiast dotyczy również zarówno deklarowanych celów, jak i zadań, jak realizowanych. Więc to byłoby tak bardzo krótkie spojrzenie na rozumienie tej orientacji aksjologicznej w tych wszystkich trzech poziomach. Natomiast teraz chciałabym się wytłumaczyć z tej z kolei perspektywy personalistycznej. Pojęcie perspektywy personalistycznej, konkretnej perspektywy personalistycznej posłużył się mu nie i on się tym posługiwał w swoich pracach takich najbardziej programowych. I jedną z głównych swoich książek kończy takim rozdziałem personalizm, perspektywa, metoda, zobowiązanie. I to jest bardzo ładne myślenie, które jest mi bardzo bliskie, także mnie chodzi nie tyle o personalizm jako kierunek, czy jako pewien system, ile właśnie myślenie w duchu, może nie do końca unierowskim, zaraz to tutaj dopowiem, ale w każdym razie jako taką perspektywę spojrzenia na te orientacje, ponieważ właśnie moja teza jest taka, że był wybór perspektywy, ja akurat proponuję tę, bo ta jest dla mnie przekonująca i oparta na takich założeniach, które ja przyjmuję. Natomiast generalnie spojrzenie na orientacje aksjologiczne wymagałoby perspektywy, pokazania z jakiej perspektywy w ogóle o nich mówimy, jeśli by to była inna niż personalistyczna, o której możemy tu rozmawiać. W dzisiejszej, myślę, kulturze można by kilka takich perspektyw wskazać. I tutaj wobec tego parę zdań na temat wyboru tej perspektywy personalistycznej, ale takiej troszkę zamówieniem, ale nie do końca, ponieważ uzupełnionej pewnym sposobem myślenia, który chciałabym tu zaproponować. Personalizacji. Wykorzystam cytat z jednej z prac księdza profesora Stanisława Kamińskiego, teologa wybitnego, który w pewnym momencie analizując sytuację w nauce napisał: cała kultura, a nauka jest jej dziedziną, winna stać się personalistyczna i służyć konsekwentnie swobodnemu rozwojowi pełnego człowieka, a nie tylko być narzędziem manipulowania całą razem z człowiekiem rzeczywistością. Można powiedzieć, że odnosi się do dzisiejszej rzeczywistości, można właściwie to traktować jako diagnozę w całości. Nie ma tutaj niczego, co można powiedzieć, że się jakkolwiek zdezaktualizowało. Oczywiście jest to postulat, niekoniecznie trzeba go podzielać. Natomiast wszystkie diagnozy, które mówią o tej perspektywie personalizacji, w sensie takiej perspektywy personalistycznej, są bardzo zbliżone do dzisiejszej sytuacji. To nie znaczy, że tak bardzo chce się wracać i tylko tam szukać odpowiedzi, ale w myśl tego, o czym mówiła pani profesor, to znaczy takiego wychodzenia od przeszłości, żeby zrozumieć dzień dzisiejszy, czy też nawet przyszłość. To jest ciekawe, żeby się przyjrzeć, że ta perspektywa została uznana za ważną, za otwierającą jakieś możliwości. Stąd proszę mi pozwolić tutaj jeszcze posłużyć się kolejnym cytatem. Mianowicie w 1947 roku, Munier pisał tak, cytuję: kryzys, a to z 1929 roku krach giełdowy na Wall Street, z którego głębokości wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy, można było dwojako tłumaczyć. Marksiści mówili: klasyczny kryzys ekonomiczny, kryzys struktury. Wystarczy zoperować ekonomię, choremu wróci zdrowie. Dzisiaj może byśmy nie byli marksiści, ale ta propozycja jest nam bliska do brzmienia. Moraliści się sprzeciwiają.
Kryzys człowieka, kryzys obyczajów, kryzys wartości. Trzeba zmienić człowieka, społeczeństwa, wyzdrowienia. I dalej cytuję. Nas, personalistów, nie zadowalali ani jedni, ani drudzy. Wydawało się nam, że spirytualiści i materialiści popełniają ten sam współczesny błąd, wskutek którego, idąc za wątpliwego rodzaju kartezjanizmem, oddzielają ciało i duszę, myśl i działanie homo faber i homo sapiens. My natomiast twierdziliśmy, kryzys jest równocześnie kryzysem ekonomicznym i kryzysem duchowym, kryzysem struktur i kryzysem człowieka. I ta perspektywa z 1947 roku została paradoksalnie prawie że powtórzona, aczkolwiek innym trochę tekstem, przez cytowanego już tutaj dzisiaj Baumana. Ja sobie pozwolę zacytować Baumana, ale trochę z innej sytuacji, która mnie szalenie zainteresowała, zaintrygowała w ogóle, mianowicie z wystąpienia Baumana ubiegłorocznego na Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, ponieważ było zaproszony do Lublina i miał bardzo ciekawe wystąpienie. Wystąpienie, które dotyczyło obrazu człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości. Ponowoczesności to jest skrót, ponieważ Bauman, jak wiadomo, raczej się posługuje troszkę innym, on mówi o płynnej nowoczesności. Ale co powiedział tutaj Bauman? Cytuję. Bauman mówił o Życińskim. Otwierał panel, który był poświęcony temu zagadnieniu, natomiast generalnie, ponieważ wszyscy odwoływali się do księdza arcybiskupa Życińskiego jako pomysłodawcy, inicjatora, jednocześnie jakiegoś takiego zasadniczego, w tej chwili już duchowego przewodnika tych spotkań, Bauman powiedział tak, cytuję, to dzięki jego, Życińskiego, nieustającej trosce o słyszalność moralnego wyzwania, zagrożonego zagubieniem w jarmarcznym zgiełku konstrukcyjnego bazaru i o widzialność ludzkiej godności zagrożonej zatopieniem w powodzi wulgaryzmu, prostactwa i sprośności urynkowionej kultury, mamy do czynienia z szansą na nową rozmowę. Że się tu dziś w tej sali spotykamy, to jego zasługa, by się nad losem i przyszłością człowieka moralnego wspólnie zastanowić, to jest jego pośrednim przekazem, spełnieniem jego ostatniej woli i testamentu. I Bauman w tym wystąpieniu pisze wyraźnie, że podziela troskę Życińskiego o przyszłość kultury przede wszystkim ze względu na sprawę godności człowieka. Mówiąc, na której to wartości wspiera się, to mówi Bauman, sens świata i jego mieszkańców. I potwierdza, że zgadza się całkowicie z główną tezą, główną wartością, jaki bronił ksiądz profesor Życiński, mianowicie kwestią godności ludzkiej jako sprawą podstawową dla współczesnej kultury, jako podstawowym problemem, który zdecyduje o przyszłości kultury. No i mówiąc, zbliżając się już powoli do końca, przepraszam Państwa i prowadzących, mówiąc o tych orientacji i orientacjach. Dlatego sobie pozwoliłam na taką podwójność, ponieważ orientacja to byłaby orientacja na zasadniczą wartość, jaka jest właśnie u podstaw perspektywy personalistycznej, czyli to jest godność człowieka i to godność człowieka jako istoty wolnej, rozumnej, która jest autonomicznym podmiotem działania. I to jest ta perspektywa, o której możemy mówić, że jest perspektywą najogólniej rzecz biorąc personalistyczną, eksponującą to wszystko, co się dzieje, od strony upodmiotawiania lub uprzedmiotawiania człowieka ze względu na jego godność i ze względu na praktykę społeczną, o jakiej wspomniałam na początku. To znaczy, wydaje się, że jednym z kluczowych zagrożeń jest właśnie to instrumentalizowanie człowieka i właściwie pedagogika mało tutaj jest słyszalna w proteście przeciw takim założeniom, które miałyby się znaleźć u podstaw. Natomiast orientacje aksjologiczne już tutaj wynikałyby z dwóch poziomów. Znaczy tak ja sobie to tutaj wyobrażam i tak chciałam zaproponować. Z jednej strony byłyby efektem bardziej szczegółowego
interpretowania personalizmu, który stanął u podstaw, ale tych personalizmów jest wiele. Chociażby odwołując się do z kolei profesora Wojciecha Chudego, on wyodrębnił jego zdanie. Trzy takie zasadnicze personalizmy i mówił o personalizmie metafizycznym, liberalnym albo libertariańskim i personalizmie etycznym, pokazując tradycje przedstawicieli i tak dalej. Więc oczywiście orientacje aksjologiczne wynikają z tego, w tej perspektywie, jaki personalizm się przyjmuje i wobec tego, które z wartości w jaki sposób są wybrane i jak są porządkowane. Natomiast najgłębszy poziom to jest poziom, w którym przyjmuje się już bardzo określony personalizm, pod którym ja chciałam się też podpisać i jednocześnie zakończyć. Ale to jest już kwestia właśnie takiego wyboru mojego jako pedagoga, który coś tam musi traktować jako prawdę swoją, którą realizuje. I wobec tego to jest ten personalizm, który zakłada, że z jednej strony człowiek posiada tę godność bezwzględną i że osoba jest traktowana substancjalnie. Bardzo zresztą tutaj ciekawe, myślę, dla pedagogów są analizy prowadzone przez Roberta Spimana i to jest taka perspektywa dzisiejsza filozoficzna bardzo interesująca, jeśli się patrzy właśnie personalistycznie, ponieważ to jest bardzo szerokie myślenie, tam jest cały szereg wątków, które dla pedagogów są znakomite. Jedną z głównych właściwości osoby jest, czy odróżniające ją od innych istot, jest to, że człowiek potrafi nie tylko mieć pragnienia, ale być świadomy własnych pragnień, a również być świadomym, że może wpływać na własne pragnienia. Czyli to jest właściwie podstawa samowychowania. To jest to myślenie, że człowiek jest istotą, która ma bardzo duży, jeśli mówimy o takim myśleniu podmiotowym, do którego człowiek miałby być przygotowywany, ma bardzo dużą możliwość zobaczenia z dystansu siebie i budowania, kreowania siebie jako istoty, której przysługuje w sposób bezwzględny godność ludzka z szerokim uzasadnieniem, które myślę, że jest Państwu znane. Tak wyglądałby szkic tego myślenia, którym chciałam się z Państwem podzielić i który chciałam zaproponować jako jedną z możliwych płaszczyzn myślenia o miejscu aksjologii i wartości pedagogice. Dziękuję bardzo.